Joanna Schoring-Wielgus stała się obiektem mrocznych prześladowań pana ministra Zbigniewa Ziobro, który chce uchylić jej immunitet po to, żeby postawić jej zarzuty w absurdalnej sprawie naruszenia uczuć religijnych w sytuacji, w której pani posłanka po prostu sprawowała swój mandat. Rozpoczynamy akcję Morem za JSW. JSW oczywiście oznacza Joannę Schoring-Wielgus. Będziemy bronili naszej koleżanki, bo nie uważamy, żeby zrobiła cokolwiek złego. Proszę przewodniczącego klubu Krzysztofa Gawkowskiego. Polityczna prokuratura stawia polityczne zarzuty oponentom politycznym. Tak można w skrócie powiedzieć o tym, co robi Zbigniew Ziobro. Dzisiaj, kilka dni przed świętami, w atmosferze strachu przysyła do Sejmu wniosek, który ma stawiać zarzuty posłance za wykonywanie jej mandatu poselskiego. Stawia zarzuty, nie informując posłanki o tym, że jakiekolwiek zarzuty będą, ale różne osoby, które z nami współpracują od kilku miesięcy, informowały nas, że Zbigniew Ziobro będzie próbował polować na polityków. W dniu dzisiejszym dostaliśmy również informację, że pani posłanka, ale też inni posłowie z klubów opozycyjnych zostali zaraz po protestach objęci nadzorem, specjalnym nadzorem. To znaczy, że zostały im założone w ostatnim tygodniu października podsłuchy. W dniu dzisiejszym składam wniosek do premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilną informację, czy prawdą jest, że Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie dotyczące konieczności nadjęcia nadzorem operacyjnym, podsłuchowym posłów i posłanek opozycji. Czy jedną z posłanek, która została objęta podsłuchami, jest Joanna Schoring-Wielgus? Czy te podsłuchy przyczyniły się do zarzutów, które dzisiaj mają zdejmować jej immunitet? I czy to jest prawdziwa twarz Prawa i Sprawiedliwości, która na święta próbuje nam pokazać, że jak nas nie załatwi tutaj w gmachu parlamentu większością, to załatwi nas prokuraturą? Czy posłowie i posłanki mają się bać, że pierwszy krok jest na ulicy, ale następny w więzieniu? Dzisiaj Zbigniew Ziobro udowadnia. Idzie drogą państwa autorytarnego, a obrona posłanki Joanny Schoring-Wielgus to obrona demokracji każdego parlamentarzysty, każdej parlamentarzystki, który broni praw człowieka, broni konstytucji i demokracji.